Udało mi się. Hanako Arasaka dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadal jesteś tym żałosnym, drobnym złodziejem. Nic się nie zmieniło. Poznałem cię już trochę i wiesz co? Ta poza wiecznie wkurwionego buntownika nie robi już na mnie wrażenia. Czuję się, jakbym oglądał samego siebie na starej fotografii. Rao, Kalt, wielu innych. Zdradziłem ich, tak jak ty zdradziłeś mnie i siebie. Nie masz prawa mnie osądzać. Mylisz się. Biochi by wymieszał nie tylko wspomnienia. Granica między tobą a Silverhandem zatarła się już dawno temu. I dlatego możesz patrzeć na mnie z góry? Jestem V, który opłakuje Jackiego i V, który wścieka się na mama Brigitte. Jestem też twoim wyrzutem sumienia. A ty? Kim jesteś? Jestem dawnym V, który umarł na wysypisku. Nic się dla mnie nie zmieniło. Myślisz, że skąd pochodzi ta wola walki i bunt przeciw śmierci? Zawsze je miałem. Nawet tego nie możesz być już pewien. Bo gdy sięgniesz pamięcią wstecz, skąd wiesz, czyja to przeszłość? Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeśli przyszedłeś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć sam sobie. Chciałem porozmawiać z tobą. Po raz ostatni. Słucham. Posłuchaj. Leżę na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że nadejdzie w końcu dzień, kiedy będę chciał wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. No to na to. Znowu coś poszło nie po twojej myśli i szukasz wroga. Znudziło mnie to demonizowanie Arasaki przy każdej okazji. Przecież tutaj nie chodzi o Arasakę. Mówimy o zaufaniu, o tym, kim się stajesz. Boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki? Nie martw się. Skasują cię. Nigdy tego nie rozumiałeś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć. To ty nic nie rozumiesz. Zawsze byłeś zagubiony i przeszkadzali ci ludzie, którym się powiodło. Tak było z Alt, Rogue, z Kerym. Zmieniłem się. Johnny, jesteś najbardziej destruktywną osobą, jaką spotkałem. Zawsze niszczyłeś wszystkich dookoła i sam szukałeś śmierci. Nie dam się zniszczyć. Będę żył dalej. Owszem, życiem bez wartości. Nie ciągnijmy tego dalej. Żegnaj, Johnny. Dziękuję ci za wszystko. Gdyby nie ty, już dawno byłbym martwy. Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Pamiętam. Przykro mi, że wybrałeś źle.